dzisiaj mogę sobie zamknąć ten domek, mogę przyjechać kiedy chcę, robić jak chcę. A mając spółkę, ktoś powie: Łukasz, dlaczego nie sprzedałeś noclegów, czemu nie idzie tak, zróbmy, ja chcę zrobić tak. I ja znowu muszę się tłumaczyć trochę, czyli być takim dalej człowiekiem w korporacji, mieć może nie szefa, ale partnera, ale z którym muszę działać nie do końca jak ja chcę po swojemu. Nie, nie mogę iść według swojego życia, więc moją strategią jest to, że ja staram się nie robić spółek, mogą się ludzie śmiać, to ja jakby na końcu myślę, że mam satysfakcję, że nie mam takiego stresu, poczucia, że no jednak spółka to jest odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność z kimś, więc jeśli będę miał spółkę, to być może z żoną na jakiś tam po prostu optymalizację podatkową, bo cały czas mi ludzie doradzają, żebym miał spółkę i firmę, która może sobie podlecać i tak dalej, co jest też chore, bo mówię, ja dzisiaj chciałbym prosto prowadzić biznes, płacić podatki, a robię to i wiem, że tracę mnóstwo pieniędzy płacąc podatki tak, jak robię dzisiaj.